Halo, halo, witam serdecznie w czwartym odcinku z serii World of Goo 2. Dzisiaj po raz kolejny na drugi rozdział Odległy Sygnał. No i ruszamy na kolejne misje. Brygada ekstrakcyjna. To jest jakiś zupełnie nowy rodzaj glutu. Zaraz, nie kojarzę. Też dosyć ograniczona kamera. Ciekawe, dlaczego? Daleko na odległym gazowym bagnie pojawił się nowy gatunek glutów. Wyglądają podobnie do tych wrednych, różowych, rosnących glutów. To dobrze, że nie czuję stąd ich zapachu. Nikt nie wie, co się stanie, kiedy zmokną. A przy odrobinie szczęścia nikt się nigdy nie dowie. To może będzie jakieś przeciwieństwo, że się skurczą, być może. No tu więcej nie zrobimy, po prostu muszę zrobić jakieś, nie wiem, połączenie na sam dół i dopiero wtedy. Na jednym wystarczy? Nie da rady. No to musimy jakkolwiek zrobić konstrukcję, obudzić gluty na dole. Może coś z tego wyjdzie. Jakieś w ogóle dalekie są te połączenia, czy ja mam wrażenie, że dłuższe niż zwykle? Nie jestem pewien. Ej kurde. No to raczej będzie dosyć szybka misja. Dobra, bo jest trochę krzywo. No nie spadaj mi tędy. Dobra, obudziłem wszystkie. Aj, to będzie przyciągało, tak? Czyli będą się kurczyły. Chyba o to chodzi. No, czyli po prostu odwrotność. No to w miarę interesujące, czyli teraz musimy po prostu jakkolwiek się połączyć i to w sumie całkiem na czas. Chwila, moment, to nie jest takie proste. No nie. No cóż, w takim razie... Nie, to jest błąd. Zostawiam wszystkie. I zacznę łączyć z tej oto strony. To wyjdzie jeszcze lepiej, ale muszę tymi zielonymi, inaczej nie będzie opcji. Bo te inne by się skurczyły. Da radę już na jednym? Ale blisko. Nie, muszę jeszcze jakieś połączenie takie i teraz. Come on, starczy mi miejsca. Dobra. Chyba więcej już nie zrobimy. No to fajne mechanizmy. Na razie takie przedstawienia tych nowych rodzajów, ale bez żadnych ciężkich zadań. Teraz z kolei, no powiedzmy, że w tą stronę drobny problem. Co my tu mamy? Cała wyspa unosi się wysoko nad globem, jak gdyby ktoś wyrwał ją z ziemi. Ale dlaczego? Czy tu na górze jest lepszy zasięg? Witaj. Witaj, świecie. Mój głos tonie w dźwiękach śmigieł. Latające wyspy, tak? Dobra, na czym polega misja? Jakoś muszę się dostać do góry. Tędy. W tym kierunku znajduje się jeszcze coś innego, ale będzie musiało nas poprowadzić duże, żelatynowe stworzenie. Ej, co jest? Muszę się jakoś dalej przedostać, ale nie cała mapa jest dostępna. Ejże, to dosyć dziwaczny zabieg. No cóż, to będę jakoś musiał naokoło połączyć te wszystkie konstrukcje. No to ciężka sprawa. Mam jakieś czarne, czy to są wszystkie te przezroczyste? Chyba tylko przezroczyste. Dobra, czyli to jest wymagane, muszę jak najniżej. Żeby już zaczęło wsiąkać. Dobra, to już pewnie wsiąknie. No i dalej ciśniemy do góry, trzeba.
Jak to zrobić? Jak się ustawić? No tak trochę krzywo, muszę przyznać. Muszę bardziej do góry. No nie wiem, czy to wytrzyma. To się tak zaczyna wahać na maksa. Nie, ta konstrukcja w tym miejscu jest absolutnie beznadziejna. Czy ja mógłbym wycofać kilka ruchów? Że to zrobiłem. Przynajmniej kilka. To jest średnio jednak zrobione. No ta, muszę tymi. Dobra, od tej pory. Totalnie inaczej muszę ustawić. Tak wytrzyma. Dobra, to jest już o wiele bardziej stabilna konstrukcja. Powiedzmy, że mniej więcej tak. W jaką to stronę ma iść? To nie może się tak wahać. No teraz powinno być mniej więcej stabilnie chyba. Trochę na granicy i teraz muszę przywalić w drugą stronę. To chyba powinno wystarczyć. I to już połączę. Jasne. Ej, zaraz. Jeszcze taka jedna. Żebym miał więcej glutów. Do wzięcia. A i pytanie, co dalej? Wszystko już się obudziło. I co dalej? A, czyli te gluty się zwężyły. I to mi zagwarantowało dalsze przejście. Jeszcze dodatkowe informacje. Ależ tu wieje. Ktokolwiek się stąd oderwie. Pewnie już nie wróci. Dobra, a gdzie jest w ogóle misja? Tędy trzeba się dostać. To nawet nie wiem w sumie jak. Dobra, już widzę mniej więcej jeden potencjał. Tak postaram się przesłać więcej do tego, żeby zaczął strzelać glutami. Dobra, ten niech strzela. Powinno rozszerzyć te różowe gluty i nie wiem, prześle mi na dalsze tereny. Może ma to jakiś potencjał. Jakieś postępy jeszcze robimy. To już pierwsza taka misja, że trzeba rzeczywiście wykonać jakieś elementy rozgrywki z tymi nowymi rodzajami glutów. Dobra, czyli to już przeszło. O wiele dalej. Ej, zaraz, zaraz, to musi inaczej strzelać tędy. Co jest? Dobra, niech będzie połączenie. I ten musi strzelać wyżej. No, zobaczymy, jak dużo tych glutów doleci. A w sumie te za wcześniej dałoby radę jakoś przesłać już dalej? Chyba jest taka opcja. Nie wiem, czy te gluty się w sumie liczą. Do wygranej dalszej. No, wydaje mi się, że już raczej powinienem wygrać. Nie wiem, ile ich jest w sumie. Wydaje mi się, że kilkanaście, dobra. Czyli lecimy na przygodę. Ej, co jest? No, muszę ten drugi balon złapać. No to tyle. Chciałbym się wycofać. To nie jest takie proste.
Muszę się wycofać kilka ruchów, dobra. No, 28 może być. Powiedzmy, że wystarczy. Nie wiem, czy te białe też się liczyły? Chyba nawet nie. A nie, przepraszam, są i białe, okej. Czyli mogłem mieć o wiele lepszy wynik. Ale 46 raczej bym nie miał. Dobra, ciekawa misja. Jeszcze fabuła. Nie ma zasięgu, co to ma zwiastować, to nie mam zielonego pojęcia. Most na gapę? Dobra, co tym razem? Jakiś most tu rzeczywiście mamy. No, rzeczywiście misje coraz bardziej skomplikowane. Na początek informacje, na małej plakietce widnieje napis. Rozporządzenie wyspy 3927. Alternatywna interpretacja naturalnego zachowania rosnących glutów. Nie jest zmieszana oraz nie powinna być implikowana. Chichotanie jest surowo wzbronione. Czyli tylko tu mamy możliwość jakiegoś przesunięcia. To są gluty, które by się rozszerzyły. To by nas doprowadziło do tej oto lokacji? Nie wiem w sumie, o co chodzi. Na czym polega sprawa? A, tu jeszcze mamy możliwość jakiegoś stworzenia. I to chyba jest jedyna opcja na stan obecny. A gdzie jest zakończenie misji? Pewnie jakoś u górę. Ta, rzeczywiście. No cóż, w takim razie musimy tu rozpocząć. Z tym więcej nie zrobię, na razie nie ma opcji. To są nawet balony śpiące, najlepiej. Dobra, tu muszę rozpoczynać. Jakieś konstrukcje, chyba jedyna opcja. Na stan obecny. Postaram się coś wykonać. Jakoś na drugą stronę, żeby te obudzić. Może to ma jakiś potencjał. Jeszcze jeden damy radę. I w tym miejscu muszę ustabilizować. Dobra. Jeszcze jakiś pojedynczy, który by zbierał. No, teraz można rozgrywać. A, czyli to będzie z pewnością strzało do góry, nie ma innej opcji. Dobra, no to łączymy. Niech tam strzela. Jeszcze mamy te wszystkie balony. A co z nimi? Rośnie jak jakiś balon. Dobra, w takim razie chyba o to by chodziło. No cóż, trochę zbyt wcześnie chyba. Ej, panowie. No nie wiem. No to zawaliłem niestety chyba. Dobra, da się wycofać chwilowo. Tak kilka ruchów. Dlaczego to tak leci w dół bez przerwy? Dobra, trochę dłużej odczekałem i to było lepszym jednak rozwiązaniem, proszę bardzo. Czyli to się już ustabilizowało i teraz muszę jedynie balonami. O tak, wykonać akcję. I pytanie, co dalej? Jak to ma strzelać? Nie mam absolutnie zielonego pojęcia. Gdybym to jeszcze mógł jakkolwiek
usunąć, ale nie da już rady chyba. Nie ma opcji. Bo z tego bym miał nieskończoną ilość glutów, jeżeli bym rozwalił tą konstrukcję. Ale niestety nie ma opcji. Chociaż te dałoby radę chyba jeszcze wykorzystać przez wszystkie konstrukcje, dobra. Może ma to jakiś potencjał, nie wiem co ja w sumie jeszcze robię dokładnie. Dobra, zaraz coś tu zbudujemy. A to musi jakoś o wiele dalej polecieć. Chwila, moment. 20 glutów muszę mieć. Dobra, to inaczej, niech to... Tak, wykonuję na razie akcję i to już upuścimy. Zobaczę, jak wiele glutów zyskam. Czy to jakieś większe ilości. A to są takie, z których nie można w żaden sposób korzystać. To ciężka sprawa. Tych glutów też nie jest jakoś super wiele. Dobra, postaram się po prostu na balonie jakkolwiek polecieć z tymi wszystkimi i zobaczymy, czy to rzeczywiście o to by chodziło twórcom. Bez sensu, tu jedno jeszcze postawiłem, niestety. Teraz ciężej będzie sterować. Jakie to jest ciężkie, co jest? To jakoś trzyma, czy jak? Jakim sposobem to się trzyma tutaj na dole? No nie! Ej, to jest beznadzieja absolutna. No nie, to jest zawalona sprawa, jakimś sposobem. Dobra, jakim sposobem udało mi się zrobić, ale to się tak dosłownie te gluty blokowały, że nie wiem, one są tak przyczepne. Jakoś na jednym pikselu. Ciężko było wykonać tą akcję, nie wiem, czy w sumie jest to najlepsze rozwiązanie. Może dał radę jakoś odblokować przejście. A jaki w ogóle jest wynik? 38 do wyzwania. No, powiedzmy, że może być. W takim razie kolejna misja, maszyna żelkowej zagłady. No i o co tym razem chodzi? Wygląda na to, że te zgryźliwe, małe, rosnące gluty znalazły przyjaciela. To ważne, aby podnieść naszych przyjaciół na duchu. No tak, czy jeżeli bym jakoś tych podniósł, to by się zniszczyło? A to by je jakoś chyba na górę zaczęło lecieć? Nie wiem, ciekawa sprawa. A tędy? Nie, to przed chwilą czytałem. Jakoś muszę ich podlać, to jest jedna sprawa. A to? Dlaczego to śpi? Tam na górze jest rura. Przyłożyłem moje ucho do ciepłego... otworu i słyszę bulgotanie. Cisza, lepiej go nie budźmy. Czort wie, co może z tego wyleść? No nie wiem. Wydaje mi się, że to chyba warto było obudzić. Na filarze podłączonym do tej rury nadrukowany jest drobniutki tekst. Poucza on dokładnie umyć przed użyciem. To brzmi jak dobra rada. O, a dalej jest napisane. Przyjmuję tylko świeżo wyciśnięte gluty. W tych czasach wszyscy są straszliwie wybredni. A dobra, tu mamy jakieś możliwości. Nie, wydaje mi się, że będę musiał zejść tymi wszystkimi do dołu, obudzić rurę i dopiero wtedy coś z tego wyjdzie. Dobra, postaram się to zrobić.
Chociaż to musi być jakaś zwariowana dosłownie konstrukcja. Ciężka sprawa, może w tym miejscu bym jakoś zablokował. A nie wiem, czy to możliwe. No rzeczywiście, patrzcie na to. Jakie konstrukcje tajemnicze. Jak najbliżej ściany, wtedy będzie, powiedzmy, bardziej przyczepne. No dobra, w takim razie jak dalej, tak? Może być? Dobrze, że na tym jednym pikselu jakoś zatrzymałem. Inaczej byłoby trochę ciężko. Dobra, i stabilizujemy sytuację. A już powiedzmy, że tak. Czyli to powinno już urosnąć. No, może coś z tego wyjdzie. Tu się też trzyma na dosłownie jakimś jednym pikselu. Warto było jakoś może ustabilizować sytuację. No i teraz wystarczy doprowadzić do końca. Z tej oto strony i po robocie. Ej, co jest? Kurde, ale zgubiłem teraz. To powinno chyba wystarczyć. Te białe też potrafią podlecieć? Nie, chyba nie. No, dobry wynik. Nawet dostałem osiągnięcie. Tak jest. Ale osiągnięcie za co za glutę? O, akurat 26 było potrzebnych. Wspaniale. Dobra, w takim razie postarajmy się jeszcze jedną mapę wygrać. Tym razem tędy Barka Chwały, to jest jedyna opcja. A, to mam jeszcze flagę za osiągnięcie, dobra. Dobra, o co tu chodzi? Jakaś wyrzutnia ognia. Znasz legendę o Barce Chwały. Podobno w mgliste noce, zupełnie jak ta, wciąż słychać upiorne wycie, wybrzmiewające za mgłę, próbujące znaleźć drogę do domu, ale miejsce, z którego pochodzi, już nie istnieje. Co? Kto to powiedział? Ja nic nie słyszę. A ty? A, dało radę jeszcze odwrócić kierunek. No nie, po prostu muszę chyba odwrócić kierunek i tyle. Zaraz, czy to jest jakaś rura do zakończenia gry? Nie. Też jakieś zupełnie inne efekty filmowe. Ciekawa sprawa. A, tu jest zakończenie, jasne. No to odwracamy. Mamy łódkę. Nie, to chyba dosyć prosta misja. Tak wystarczy zrobić. A tu już się zastanawiam, czy będą w przyszłości jakieś misje z rakietami, że trzeba będzie fruwać na podobnych. To by dopiero było. No, muszę połączyć obiekty, żeby się wszystkie przedostały z tych białych. Jakoś dalej... Ej, jak to w ogóle będzie fruwało? A, dobrze. Nie wiedziałem, jak daleko polecą. Ej, zaraz. Mój wynik jest taki trochę przeciętny, mówiąc szczerze. Mam 20 glutów znaleźć. Jakim w ogóle sposobem? Jak to zrobić? No jeszcze to mogę zawsze podłączyć, ale one chyba nie mają znaczenia. Do dołu. Niech fruwa, albo tak. Będzie zgniecone.
No to odwracamy. Ale skąd ja mam mieć taki wynik? 20 glutów to nie mam pojęcia. Nie wiem, czy ja mam wystarczająco. No to to jest beznadzieja. Jak ja mam jeszcze więcej posiadać? Tu nawet nie widzę żadnej opcji. Ej, przyleciały jakieś kolejne. Skąd w ogóle się wzięły? Że jak? O co w ogóle chodzi? O to jakaś misja na raty? Ej, tylko mi te zielone wypadły w ogóle, to jest beznadzieja. No nie, nie wiedziałem, że tak to działa zupełnie. To jest od nowa misja. Te zielone muszą wracać. Nie, nie ten. Zielone, wracajcie. Robić konstrukcję. Gdziekolwiek ich tam będą. One się jeszcze przydadzą. Tylko tak fruwamy. A to będzie misja na ratę. Przewóz jakichś materiałów, czy jak to nazwać. Meta jest tylko 6. Meta kolejne zaczynają się pojawiać. A to bardzo powoli. O to by chodziło w misji? Że muszę to zrobić tak za 3 razy? A to nie wiem, czy jest jakaś najciekawsza zagadka. Dobra, niech tam przychodzą. Tak, to już powinienem wygrać. Już do rady? Jeszcze raz. To wezmę od razu te zielone. A szybciej mogłoby to lecieć. Taka powtórka z rozgrywki, że wykonujemy to samo. Dobra, z zielonymi mi już starczy. Akurat jest ich 6. No i tyle. A zaraz, to pojawią się kolejne? Ta. No to już mi się nie chce więcej wykonywać. A to taka przeciętna mapa, mówiąc szczerze, nie trzeba było w ogóle myśleć, tylko bez przerwy to samo. Dobra, i w sumie w tym miejscu zakończę odcinek. Z tego co widzę, zostało mi jeszcze 5 map, to postaram się w kolejnym materiale dokończyć. Więc polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne odcinki. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, no jutra.